Jest tutaj pięknie, podróże z ekspertem. Dajemy radę. Naprawdę warto, warto. Polecam. Przed nami Smerek. Tam. Jesteśmy bardzo blisko już dojścia do celu. Tam jest Wetlina, o ile dobrze myślę. Tak, dobrze myślę. Pomyśleć nad swoim życiem. Czasowym życiem. Czego szukamy, czego oczekujemy w życiu. O czym myślimy, o czym marzymy. Dlaczego czego nie realizujemy. Dlaczego stoimy w miejscu. Z analitycznym umysłem Witolda i Witoldem wymiot. Jak wrażenia? Bardzo. Patrz do kamery. Nie? Bardzo pięknie, bardzo wietrznie. Sympatycznie. Chciałbyś tak skoczyć stąd, to powiedziałeś. No, nie, no, że jakby była zima, to bym jakoś chciał zjechać na sankach. Aha, zjechać na sankach. No, byłby problem, podejrzewam. Byłby problem. Jak one by się migały. Tak. Ale to co szło? Na snowboardzie, nawet tak hop. Nawet, słuchaj, na nartach, wiesz. No zależy. Nie, nie warto, nie warto niszczyć flory i fauny natury polskiej przyrody. Ale kusi, tak? Pokuszenie zawsze jak jabłko Adama, tak? Przez tą Ewę wszystko. Co zerwała jabłko Adama. Dała do spożycia i teraz tak błądzimy tutaj. Błądzimy po tym świecie, nie wiedząc czego chcemy, prawda?
osiągnęli wszystko, a tak naprawdę osiągnęli tylko hajs, nic więcej, prawda? O, hajs to tylko waluta, taka jak ten kamień, powiedzmy sobie. To jest, wyobraźcie sobie, że to jest waluta. Odrzućmy ją. Dokładnie. Blisko przed nami już smerek. Zakończenie dzisiejszej podróży w jedną stronę, potem jeszcze powrót. Ale to już bliziutko. Dobra. Bardzo blisko. Ty też tak możesz. Też możesz osiągnąć cel. Ty też możesz dojść na szczyt. Jak my dojdziemy zaraz. Prawda? Każdy z nas. Ja tego nie powiedziałem. Kolega lubi szczytować. Dziwne to dla mnie określenie. To nie męskie takie troszeczkę. Nie męskie. W każdym razie też możesz osiągnąć ten szczyt. Osiągnąć swój cel. Dasz radę. Zrób to. Zrób to razem z nami. Musisz to zrobić. Inaczej będziesz taki jak... No nie my, ktoś inny, to nie myślę o nas, bo my osiągamy szczyt. My dochodzimy, tak. Dochodzimy do szczytu. Osiągamy ten cel. Bądźmy wszyscy silni, pewni siebie, zdeterminowani. Tak, musisz to zrobić. Tak, ty musisz to zrobić. Prawda? Nie zakłócam porządku. Nie zakłócam. Gdzie te sarny mam? Mamy to. Mamy to. Naprawdę mamy to. Podobno to jest szczyt smerka, ale wydaje mi się, że to u góry tam to jest taki szczyt. Tutaj to nie wiem. Jak myślisz? To jest wyżej. To dobrze. Tak, wiem. To jest szczyt smerek udostępniony do 3000. Tak naprawdę. To jest szczyt prawdziwy. To jest szczyt prawdziwy. Tak. Tak wygląda. Moi drodzy, jesteśmy na przedoszczycie smerka. Szczyt jest prawdziwy tam. Ale tak naprawdę jesteśmy. Osiągnęliśmy to. Osiągnęliśmy cel. Wy też to możecie zrobić. Możecie się poczuć jak w raju. Możecie być Bogiem własnego życia. Pamiętajcie o tym. Osiągnąć cel trzeba, warto, warto walczyć. A teraz kolega powie na temat, coś na temat tego krzyża z tyłu za nami. Znaczy krzyż? Krzyż. Ty podaj, złap za rękę. Wygląda. I do buzi pokaż. Tak? Do buzi. Dzień dobry. Pokaż ten krzyż. Ten mamy krzyż. Tutaj taki krzyż, konstrukcja ewidentnie metalowa. Przybij się, bo nie widać. Ale czemu mnie tak pouczasz? No to sam sobie możesz zrobić. Ja się będę pouczał, więc jest, cisza. Już. Mateusz, nie ten. Dobra, nie zagłuszaj talentu. No więc tak, tutaj mamy krzyż. Jest ewidentnie metalowy, podobno wbetonowany w ziemię. Nie widać tego. W czasach PRL-u, został zrobiony w czasach PRL-u, 1976, wydaje mi się, że to mniej więcej ten okres, zrobiony w tajemnicy i zamontowany i wniesiony na szczyt w tajemnicy. Pamiętajmy, w listopadowe noce. PRL był, nie można było żadnej religii takiej bardziej rzymskokatolickiej zwłaszcza pokazywać, tak? Tak. Jesteśmy dalej na szczycie i co my tutaj mamy? My mamy tutaj piwo. Co prawda... A, łobuzy. No. Co prawda nieschłodzone, ale ciepłe. Na szczycie szczytujemy. Prawda? Tak. No. Czekaj na to, kobieta. Żeby nie było. O. Szczytujesz już?
Smerek. A w następnym odcinku ciąg dalszy nastąpi. Mam ochotę.